Так потюйдем, а мені це жеба. Ведімо себе зараз під те ложе. НО! Для чого? Це у Данаші в кольцу стон учиться. Видиш, ten жежік ма насране в голові. Юніорські, а згадні, хто ма так мега насране в голові? Такий певін ютубер на йот. Поздравим! Ну а зараз! Muszę wam powiedzieć, że u zakonnicy i u naszej granny jest o wiele łatwiej. No, siemanku, szanowanku, z tej strony Tommy. And welcome back to Scary Butcher X. Panie moi drodzy, dzisiaj sobie powrócimy po raz kolejny do gier na telefon. A konkretnie chodzi tutaj o Scary Butcher X. W ostatnim odcinku, moi drodzy, uciekaliśmy przed tym naszym śmiesznym takim rzeźnikiem. Musieliśmy przed nim uciec i musimy się stąd czym prędzej wydostać, zbierając jakieś artefakty, jakieś dziwne runy. Jesteśmy co prawda teraz w chapterze 4. Wydaje mi się, że jeszcze przed sobą mamy 2 chaptery. Musimy znaleźć jeszcze 2 przedmioty, które pozwolą nam stąd uciec. Czy nam się to uda? Nie wiem! Jeżeli chcecie, to bym dalej nagrywał gierki na telefon. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag mobilki. Lecimy sobie, bebe! Dobra, jesteśmy. Mamy chapter 4. Nie wiem w sumie, dlaczego tutaj się teraz muzyczka wyłączyła, bo ta muzyczka była dosyć fajna, że tak powiem. Ale niestety nie ma teraz tej muzyki. Nie mam też zielonego pojęcia. I teraz tak, wydaje mi się, że my musimy gdzieś właśnie w tamto miejsce gdzieś tam pójść, bo ja już tutaj wszędzie praktycznie wszystko załatwiłem. Ja już nie pamiętam w sumie, gdzie teraz musimy się udać, bo mamy tylko i wyłącznie teraz łom, ale wydaje mi się, że jak my sobie teraz pójdziemy na samą górę, to tam powinniśmy coś ciekawego znaleźć. Tu jest w ogóle jakiś taki hydrancik, którego no w sumie nic tutaj nie możemy zrobić. I teraz się ta muzyczka śmieszna załączyła, tylko że ta muzyczka już wcześniej też była. Dobra, lecimy teraz tutaj, tą książkę sobie teraz tutaj już ogarnąłem. Wiecie co? Ja chyba sobie pobiegnę... Chyba coś tam usłyszałem, ale w sumie nie jestem pewien, bo on gdzieś tutaj za chwileczkę się może pojawić. W ogóle zobaczcie, że jak ja sobie tutaj zobaczę przez okienko, to widzimy w sumie po drugiej stronie, co się dzieje, tak? Dobra, mamy teraz też tutaj w sumie notatkę. Muszę znaleźć jeszcze 2 symbole. Muszę iść do piwnicy, ale bez latarenki będzie bardzo ciężko tam się na dole poruszać. Poszukam jakichś tutaj przedmiotów, które znajdują się w pobliżu, tylko ja w sumie nie mam żadnego pojęcia, gdzie tak naprawdę teraz ten basement się znajduje. Ja nie chcę też tutaj tak za bardzo biegać, wiecie, jak żeby tutaj za chwileczkę nie było, że za chwileczkę on tutaj się gdzieś pojawia, bo coś takiego. Prawda go słyszę, on gdzieś teraz tam chodzi, po tamtych korytarzach. Ale ja w sumie teraz nie umiem teraz tego basement znaleźć. Wydaje mi się, że możliwe, że też będzie gdzieś jakoś pod schodami albo coś takiego. Czekajcie, pójdziemy teraz. O, ja mam przecież łom. I wydaje mi się, że... Okej, okay. Dobra, on coś tutaj teraz znalazł. Możliwe, że tutaj gdzieś jakaś latarenka będzie. Chociaż z tego, co mi się wydaje, to niestety nie. O. Czekajcie, bo on teraz tutaj idzie, czekajcie, bo ja tutaj nie mogę tego otworzyć, bo to, ten łom nie jest potrzebny, dobra. Wiecie co, on jest gdzieś teraz tutaj bardzo blisko mnie. Wydaje mi się, że on teraz za chwileczkę otworzy teraz te drzwi, więc ja może tutaj... Nie, on poszedł, dobra. Muszę znaleźć koniecznie ten basement, ja za bardzo nie wiem, gdzie jest ta piwnica. O, no, biegnie, chowa się. On patrzy, on wie, że ja tutaj przyszedłem, ale on tak naprawdę w sumie nie wie, gdzie on ma teraz iść, nie? Z tego, co mi się wydaje. Czekajcie, pójdziemy teraz bardzo blisko. Tak na blisko, czekajcie. Po cichu. Dobra, tu go nie ma. Ja sobie pójdę tak po cichutku. Tak po cichu idziemy, on mnie nie słyszy chyba. Wow, no! Chowaj się! Dobra, poszedł, jaki głupi! On w sumie nie wie, że ja tutaj jestem, albo on jeszcze nie ma takiej, wiecie, jak interakcji, że nie może sobie tutaj otwierać tej mojej szafy, bo możliwe też, że twórcy jeszcze tego nie zrobili, że nie może otwierać szafy albo coś takiego, ale poczekamy sobie, aż on stąd pójdzie. Dobra, on teraz wraca, ale on jest tak głupi, że on w sumie nie wie, że my tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że on w sumie pójdzie, no nie, on chyba idzie do góry, z tego co mi się wydaje, dokładnie. Poszedł na górę. Ale jak my sobie tutaj na spokojnie tak po cichu, wiecie, jak będziemy chodzili, to nie powinien mnie usłyszeć. Wydaje mi się, że on chyba... Zejdzie, co się dzieje? Blocked. Jak blocked? Nie rozumiem tego. Jest? Ja nie wytrzymam! W ogóle tam był ten run, który myśmy już tutaj zebrali. Nie wiem, dlaczego on się tutaj pojawił po raz kolejny. Ale widocznie po to on tutaj był. Czekajcie, bo tutaj też... Jak ja przed nim uciekałam, w ogóle nie wiem, co jest grane, nie? On już chyba poszedł. Ja chcę tak jak najmniej się ruszać, wiecie o co chodzi, nie? Gdzieś tam jest, wydaje mi się, że znowu jest u góry. Ja nie chcę tutaj też za bardzo biegać. Ale muszę.
On za chwileczkę tutaj przybiegnie i wydaje mi się, że tu jest właśnie ten basement. Ale tak za bardzo, wiecie, jak nie chcę teraz wychodzić, bo on teraz tutaj stoi się na mnie gapi, nie? Za przeproszeniem, ja muszę chwileczkę tutaj poczekać, niech on stąd pójdzie. I wydaje mi się, że tutaj ktoś za tymi drzwiami jest. I możemy mu chyba pomóc. Dobra, on tutaj nie przybiegnie, okej? Okay? Otwieramy tutaj na spokojnie. On chyba znowu tutaj idzie! Dobra, idzie, patrz, on to usłyszał, nie? To jest po prostu niemożliwością, nie? Ja w ogóle mam nadzieję, że on nie wie, że ja tutaj się znajduję pod tym łóżeczkiem, bo w sumie, no nie ma tutaj jakiejś innej skrytki, ale ja sobie teraz naprawdę poczekam te 3 minuty, niech on stąd pójdzie, bo ja chcę to jak najszybciej przejść, ale tak się po prostu nie da! Dobra, nie słychać go. Butcher ate my leg! Butcher zjadł moją nogę! To coś dla brasztuba, o brasztubie. Patrzcie, tutaj mamy tą latarenkę tak w ogóle, nie? Bierzemy ją. Okej, mamy. Use in darkness. Ale, okej, dobra, teraz nie mogę tego używać. Znaczy, w sumie mogę użyć, ale lepiej tego nie używać. Okej, mogę teraz iść do basement. Czyli mogę iść teraz do piwnicy. Ale on tutaj idzie. W ogóle ja mogę zobaczyć, co się dzieje w ogóle tutaj pod mapą. I tam jest zejście do piwnicy, okej? Więc w sumie wiem, którym to jest teraz zejście do piwnicy. Na spokojnie. W ogóle nie chcę, żeby teraz tutaj te muchy sobie latały. Dobra, poszedł. Widziałem go tutaj właśnie pod tą framugą, że on gdzieś tam te nogi układał i chyba tam teraz poszedł. Dobra, więc możemy sobie teraz chyba na spokojnie stąd wyjść, okej? Wow! Jak tu jest głośne, ja nie wiem w ogóle co tu jest grane, nie? Na spokojnie, New York, tutaj w ogóle też coś jest. Ale otworzyć tego nie możemy. Tu jest jakaś książka. Co tutaj jest napisane? Dzisiaj nastolatki tędy szły. Robiły bardzo dużo hałasu i chodziły do różnych pomieszczeń. Jedzenie natomiast przyszło do mnie. No to nieźle. No to nieźle, muszę wam powiedzieć, że gościu w ogóle tutaj ich tak traktuje sobie. Dobra, on tu idzie! On tu idzie! Ale on mnie chyba nie zauważył, bo wydaje mi się, że w ogóle ten gościu jest chyba też nawet ślepy. Bo już tutaj kilka razy chciałem, wiecie, jak się na niego popatrzeć i tak dalej. Już podczas ostatniego odcinka otwieraliśmy sobie tutaj właśnie te drzwi, wsadzaliśmy tego runa, czy też ten, ja nie wiem w ogóle co też tutaj w ogóle jest. I on tak jakby, wiecie, jak on nie wiedział, że tutaj jestem, nie? O, no widzicie? On znowu tutaj stał! I on wie, że ja tutaj w ogóle wbiegłem do tego pomieszczenia. Mogę się ukryć tylko i wyłącznie tutaj pod łóżkiem. W ogóle ja wącham jego szwaje. On wie, że ja tutaj jestem, a i tak się tutaj nie schowa, nie? Znaczy nie popatrzy się na dół. Sprawdzi, czy ktoś tutaj jest, nie? Dobra, gościu, mam nadzieję, że już w ogóle sobie stąd poszedł, nie? Bo ja nie chcę tutaj z nim zadzierać, żeby nie było tutaj jakiejś sceny, wiecie o co chodzi. I teraz tak, czekajcie, ja tą spawarkę chyba mam. Ja tutaj sobie na spokojnie będę to mógł otworzyć. Nie, ja potrzebuję teraz hammer. Czy ja potrzebuję tutaj jakiś w ogóle dziwny przyrząd. Tutaj kod potrzebujemy, dobra. A czy da się zejść teraz tutaj na dół? Patrzcie. Tutaj też klucz potrzebujemy, no. Ale możemy zejść tutaj na dół, okej, dobra. Czy ja mogę teraz zamknąć po prostu te drzwi, żeby on mi tutaj nie przeszkadzał. Możemy sobie teraz tutaj tą latarenkę otworzyć, no. Dlaczego tu jest tak głośno? To nie powinno tak być. Czy ja się tutaj gdzieś mogę skryć? Tak a propos, patrzcie, tutaj mamy ten młotek. Czego mogę tutaj podnieść? Okej, okay, mamy młotek. I teraz tak, tutaj potrzebuję jakiś klucz, znaczy kod, ale wiecie jak, nie możemy użyć tego kodu. I mam nadzieję, że on w ogóle tutaj za chwileczkę nie przyjdzie, żeby nie było tutaj jakiejś sceny. I nie chcę też za głośno tutaj gadać, bo jak ja za głośno gadam, to ja po prostu nie potrafię się tutaj, wiecie jak, skupić na tej gierce, ja po prostu nie słyszę, czy on gdzieś tutaj chodzi, czy nie. Dobra, lecimy teraz tutaj, no w sumie tylko i wyłącznie, wiecie jak, mogliśmy znaleźć sobie tutaj ten młotek. Co się teraz dzieje? A, bo ja się boję w ciemności, okej, okay, dobra. Nie wiedziałem, że to jest tak spoko zrobione. Go tutaj chyba nie ma teraz. Dokładnie, nie ma go. Ja tutaj gdzieś ten hammer musiałem użyć, gdzieś tutaj, dokładnie. Tylko mam nadzieję, że on w ogóle tutaj za chwileczkę nie przyjdzie. Patrzcie, otwieramy to, okej. Okay, i wchodzimy. Mając nadzieję, że on tutaj za chwileczkę nie wbiegnie. Bo ja go w sumie tutaj też nawet nie słyszę. On gdzieś poszedł chyba do tego głównego holu. Dobra, otwieramy tu. Nie, nie ma go jednak, nie ma go jednak. Najgorzej, patrzcie, mamy tutaj kolejny przedmiot. Good stuff. Cutting pliersy, tylko ja w sumie nie wiem, gdzie tych cutting pliersów mam użyć. Tutaj niczego nie ma. Ale mamy wiadro. I te wiadro jest potrzebne. Gdzieś tam u góry one było potrzebne, z tego co pamiętam. On tu idzie. Zamykaj te drzwi, okej? No! O mnie! No! Nie! Jak ja jestem głupi! Jak ja jestem głupi! No!
Mam w ogóle nadzieję, że tutaj jest jakiś checkpoint, ale to jest checkpoint właśnie w tym chapter 4. Najgorzej, muszę wam powiedzieć, muszę to wszystko jeszcze raz przechodzić, więc tutaj nie możemy, wiecie, jak sobie na to pozwolić, żebyśmy sobie jakoś tak biegali albo coś takiego. Tylko naprawdę, musimy się tutaj bardzo pomału ruszać, bo inaczej muszę tutaj po raz kolejny, wiecie, jak 16 razy to przechodzić, nie? Dobra, mamy tutaj znowu wszystkie przedmioty, które powinniśmy mieć. Ja się bardzo cykam stąd teraz wyjść, bo ja przez tą muzykę w sumie też nie wiem, gdzie on się teraz tutaj znajduje. Dobra. On tutaj idzie teraz. Ja tutaj muszę bardzo teraz pomalutku podejść sobie, poczekać i ewentualnie nasłuchiwać gdzieś w prawej słuchawce, czy on się przypadkiem gdzieś nie znajduje. Żeby, wiecie, jak nie było tutaj jakiejś sceny, ale na razie jest chyba dobrze. Dobra, ja sobie może teraz tutaj podejdę, bo on mnie w sumie teraz chyba usłyszał, z tego co mi się wydaje. Jakim cudem on wiedział, że ja tu jestem? Nie, nie wytrzymam, no. Dobra, mamy teraz po raz kolejny tutaj to wiaderko. Ja mam nadzieję, że on w ogóle tutaj za chwileczkę do nas do ubikacji nie wejdzie, bo ja się nie chcę teraz ruszać, bo ja wiem, że jak ja się teraz poruszę, czy otworzę jakieś drzwi albo coś takiego, to on po prostu będzie wiedział, gdzie my się aktualnie znajdujemy. Ale wydaje mi się, że jak będziemy po prostu ciche, w ogóle sobie może wyłączyć tą muzykę, bo ta muzyka mnie strasznie stresuje. Ona jest spoko, ale ona mnie po prostu tak stresuje, że po prostu nie słyszę, gdzie ona w ogóle jest, nie? I teraz tak. Wejdziemy sobie może teraz tutaj, otworzymy sobie te drzwiczki tutaj na spokojnie i weźmiemy sobie te cutting pliersy. Ja już w ogóle to tutaj po raz trzeci próbuję ogarnąć, ale jakoś po prostu tego nie umiem ogarnąć, nie, do końca. Na spokojnie sobie teraz pójdziemy i możliwe, że po prostu na niego poczekamy. Bo ja nie wiem po prostu, czy on... Okej, dobra, idzie. No i ja się teraz tutaj schowam. Wydaje mi się, że on teraz chodzi tak, wiecie jak, takim łukiem cały czas, bo mniej więcej wie, że my się tutaj znajdujemy, dlatego on też za bardzo nie chce, wiecie jak, iść do innego pomieszczenia, na przykład gdzieś tam na sam początek gierki albo coś takiego, tylko po prostu on gdzieś tutaj na nas cały czas poluje. Dobra, wydaje mi się, że poszedł. Najgorsze jest to, że my teraz musimy iść na drugie piętro. To jest po prostu najgorsze. Ale jak my sobie po prostu pójdziemy teraz tutaj, na spokojnie możemy nasłuchiwać, gdzie on mniej więcej się znajduje. No! Uuu! Dobra, schowaj się. Ja mam nadzieję, że on mnie teraz nie zauważy po raz dziesiąty. Bo ja już tutaj pod to łóżko próbowałem się schować i on mnie zawsze tutaj znalazł. Nie wiem też dlaczego, ale akurat w tym momencie, przy tym chapter 4 jest inteligentniejszy. Dobra, poszedł. Więc nie wiedział, że my tutaj jesteśmy. Mimo, że on po prostu może sobie spojrzeć swoimi gałkami ocznymi na dół i wie, że my tutaj się znajdujemy. To i tak on to po prostu ma gdzieś, że my tutaj jesteśmy. Wydaje mi się, że ja już to wiem, że już to mówię po raz czwarty, ale naprawdę, wydaje mi się, że on jest po prostu ślepy, że on w sumie nie wie, że my gdzieś tutaj jesteśmy teraz, nie? Ja się ruszam tak bardzo pomalutku, żeby, wiecie jak, on mnie nie usłyszał, nie? Ja muszę w ogóle teraz, wiecie jak, wejść sobie do, czekajcie, do tej szafy, bo on teraz poszedł na górę. Przebiegniemy szybko, wejdziemy do szafy, okej, zamykamy się w szafie. Ja poczekam, aż on sobie pójdzie właśnie tam z powrotem do tych korytarzy wszystkich. Niech on tam po prostu sobie pójdzie. I my musimy czym prędzej właśnie do góry pobiegnąć. Dlatego też wszędzie tutaj są te szafy w sumie poustawiane. Dobra, on teraz poszedł. Patrzcie, mamy teraz w sumie... No! Chowaj się! Nie wiem, czy on mnie zauważył, ale on jest mega ślepy. On chyba tylko słyszy. Jak on wie, że ja jestem w tej szafie, to jest po prostu koniec, nie? To jest po prostu koniec. Oddychaj na spokojnie. Niech on teraz po prostu sobie zejdzie na dół. Ja sobie tutaj pochodzę, albo raczej musimy iść chyba do pierwszego pomieszczenia, bo zaraz po prawej stronie. I tam właśnie się będzie znajdować coś, co musimy wyłowić. A on poszedł. Ja teraz sobie tutaj na spokojnie pójdę, tak po cichutku. No! Jest tutaj wszystko mega za głośne. Otwieramy tutaj, okej? Okay. Spokojnie, Nur. Co ja tutaj wyciągnąłem? Ja robię teraz taki szum, że to jest po prostu niemożliwe, nie? On za chwileczkę tutaj może przyjść, nie? Co tu jest? Klucz, okej. Okay. Dobrze, że w sumie, że go tak dobrze słychać, czy on idzie, czy nie. Bo ja nie chcę, wiecie, jak tutaj teraz przegrać. Ponieważ mamy dosyć dużo tych przedmiotów już. Cutting pliersy mamy i mamy właśnie ten kluczyk. Czy ja potrzebuję gdzieś tam te cutting pliersy? Z tego co mi się wydaje, to nie. Dobra. Na spokojnie, Junior. Nie spiesz się, bo pamiętaj, że pośpiech to jest najgorsze, co może być. Dobra, schowaj się pod łóżko, bo wydaje mi się, że on teraz tutaj przyjdzie do góry, sprawdzi, co tutaj się znajduje. Czy przypadkiem ktoś tutaj nie grasuje? Dobra, i on teraz idzie na dół. Więc on ma takie ustalone ścieżki. To nie jest taka granny, że ona sobie chodzi, wiecie jak. Taki pathfinder, że ona po prostu szuka, chodzi. On ma teraz właśnie tak ustawione, że on ma chodzić tutaj i tutaj, po prostu musisz to przejść.
Więc w sumie to nie powinno być aż tak ciężkie. Nie wiem, w sumie czekajcie, zostawimy sobie może teraz tego checkpointa tutaj, że zatrzymamy się właśnie w tym miejscu. Bo on teraz chodzi cały czas tutaj. Dobra, idzie do góry i teraz będzie schodził na dół. Zobaczcie, że on dojdzie do tej framugi, nawet nie dojdzie i on po prostu schodzi na dół. Ja muszę poczekać, aż on zejdzie na dół. Musimy się, wiecie, jak schować po kolejnych szafach i tak dalej. Poczekać, aż on sobie pójdzie po prostu do góry i wtedy po prostu dawać sprinta i biegnąć przed siebie. Bo on i tak jest... Łysy. O, no, 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 no! Ja się teraz tutaj schowam. Wydawało mi się, że on zawsze chodzi, wiecie, jak tam taki łuk robi i on tam po prostu do tego pomieszczenia wchodzi. Ja cały czas myślę, że jak on tutaj właśnie podbiega do tej szafy, to on za chwileczkę mnie tutaj złapie. Ale na szczęście jest tak głupi, że nie. I on teraz chyba pójdzie do góry. Nie. Chyba jednak nie. On poszedł tam, okej? Okay. Dobra, poszedł. Ja się schowam teraz tutaj. Ja go tak w konia robię, że to jest po prostu masakra, nie? Dobra, patrzcie, on znowu teraz idzie tu i pójdzie na górę. Jak pójdzie na górę, to my sobie możemy sprintować właśnie do tych pomieszczeń, do których powinniśmy sobie pójść. Bo on tak naprawdę... Dobra. Dobra. Na spokojnie. Na spokojnie. Czekaj, bo ja tutaj muszę... Tu jest kod. Tu jest kluczyk, okej? Okay. Dobra, nie ma go tam. On tutaj chyba w sumie też nie podchodzi nawet. Ale ja sobie zamknę te drzwi, żeby on nie wiedział, że my tutaj właśnie jesteśmy. Co ja teraz mogę tutaj znaleźć? Co to było? Co to są za jakieś głupie odgłosy? Ja tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że on w ogóle teraz tutaj nie przyjdzie, nie otworzy mi tych drzwi i nie zobaczy. O, Junior, tu jesteś? Dobra, poszedł sobie. Więc on ma tą swoją taką dziwną ścieżkę. Nie, tutaj nic nie możemy sprawdzić, tutaj też nie. Ale możemy sobie otworzyć tą szafę, w której będzie najprawdopodobniej kod. 482, czy to jest pełny kod? Okej, dobra. To jest teraz pełny kod. Ja go teraz w sumie potrzebuję, żeby otworzyć kolejne drzwi tutaj. 482. Tak, 482. Dobra. I need a code. No, ale to przecież masz już ten kod. A, bo ja muszę wejść pierw pewnie tutaj, do piwnicy, okej. Okay. Na spokojnie. Znaczy na spokojnie, wiecie jak, ja zawsze biegam. Bo ja się zawsze spieszę. Dobra, mamy, patrzcie. Okej. Okay. I co ja teraz tutaj muszę zrobić? Możemy zamknąć sobie te drzwiczki tutaj, żeby on nie wiedział, że ja tutaj jestem. Chociaż w sumie i tak będzie wiedział, bo widzi światło. Ale on tak daleko chyba nie zachodzi. Dobra, tutaj też coś jest. Mamy cutting pliersy, okej? Okay? Coś żeśmy tutaj rozwalili. W ogóle to był jakiś odgłos chyba ze StarCrafta, z tego co mi się wydaje. I teraz tutaj potrzebujemy jakiś run taki śmieszny. Okej, okay, dobra. Więc ja muszę teraz tutaj z powrotem wrócić, jak my ten run sobie tutaj zdobędziemy. Czy on teraz tutaj może przyjść? Mam nadzieję, że nie. Żeby nie było tutaj jakiejś sceny, że on za chwileczkę tutaj przyjdzie i zrobi... O, hello! Gasimy sobie światełko. Nie wiem, czy na niego poczekać, wiecie jak. Żeby nie było sceny. Bo już jestem tak w sumie daleko, a jak on mnie teraz złapie, to ten checkpoint, wiecie gdzie jest ten checkpoint, na samym początku gry. Tak teraz się dosyć boję, że on tutaj za chwileczkę się może pojawić i mnie ewentualnie zjeść, nie? Ale czekajcie, podejdziemy sobie teraz tutaj na spokojnie, tak bliziutko. Mam nadzieję, że to będzie otwarte. No nie, ja potrzebuję jakiś kod. Ja w ogóle tutaj coś rozwaliłem. Tylko w sumie jeszcze nie wiem co. Bo ja tutaj w ogóle użyłem właśnie tego prądu. Ja coś tam się teraz otwarło. Ale w sumie nie wiem dokładnie, które przejście się, gdzie otwarło, albo coś takiego. Możliwe, że jakieś tajemne przejście, albo coś takiego, żeby nie było tutaj jakiejś sceny. Że wiecie jak, że tego po prostu nie przejdziemy. Idziemy na spokojnie tędy, mam nadzieję, że w ogóle... Może tutaj coś będzie. O, patrzcie. Mamy ten run chyba, tak? To jest ten run? Proszę, weź ten run, okej, okay, dobra. I teraz, on tu idzie, ja się może teraz tutaj ukryję. W ogóle te wszystkie muchy, ja w ogóle cieszę się, że udało mi się wyłączyć tę muzykę, bo ona była też mega, super, hiper, turbo głośna. Ale teraz, na spokojnie sobie tutaj poczekamy, ponieważ mamy już tutaj chapter 4. Ja w ogóle myślałem, że ogarniemy sobie te dwa chaptery, a niestety, przecież okaże się, że tylko mamy i wyłącznie jeden chapter. Dobra, on teraz sobie stąd poszedł, z tego co mi się wydaje. Także na spokojnie teraz pójdziemy. On gdzieś tam jest, okej? Okay. Więc ja teraz pójdę tutaj czym prędzej. Ale tak na spokojnie, w ogóle tam też musimy jakiś kod zdobyć. Więc będziemy musieli tutaj analogicznie wrócić później. Dobra. Podbiegniemy tutaj. I wydaje mi się, że ja w sumie teraz nie wiem, czy on jest u góry. Czy on dalej ma tą samą ścieżkę, czy on po prostu sobie poszedł do tego głównego holu, żeby nie dał mi, wiecie jak, stąd wyjść. Ale na spokojnie, on sobie teraz tutaj idzie. On w sumie nawet nie wie, że my mamy tutaj czwarty run już zdobyty. Dobra, ja teraz mogę pobiegnąć, dobra? Co to jest? Chapter 5! Jakim cudem? No! On mi coś tutaj dziwnego zrobił. Zobaczcie, you cannot escape. Nie możesz stąd ucieknąć. I to jest chapter 5. Naprawdę masakra, muszę wam powiedzieć. Ja myślałem, że będziemy mogli sobie tutaj czwarty run założyć, a widzicie, musimy wrócić
i się z nim skonfrontować. Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, znowu mi się gierka tutaj zacięła i nie mogę nic tutaj zrobić, ale na szczęście mamy zapisany i mamy chapter 5. Mam nadzieję, że ci się ten odcinek Scary Badger 3DX coś tam podoba. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, godzinki, Grzysiu.